Witam Was po nieco dłuższej przerwie niż zazwyczaj, ale co tam, w końcu są wakacje i też mi się należy. Teraz, jeśli chodzi o recenzję, do tego przejdziemy za chwilkę, ale na początku dzięki wszystkim za wsparcie mojego projektu, który skończył się 31 lipca i niestety się nie udał, na czym nie ukrywam, trochę boleję, ale dobra, w takim razie takie rzeczy jeszcze chyba w Polsce nie są potrzebne, może kiedyś komuś się uda. Trudno. Wracając do rzeczy ważniejszej, czyli właśnie do gry, którą dzięki uprzejmości wydawnictwa G3 zobaczycie, a jest to gra mała, niepozorna karcianka Zbuduj swoje miasto. Ja kiedy tylko i wyłącznie słyszę, widzę, dotykam grę, która ma cokolwiek wspólnego z jedną z moich ulubionych gier, kiedy byłem jeszcze dużo młodszy, czyli Konstruktor, gdzie chodziło, budowało się miasto naprawdę w bardzo fajnej oprawie graficznej jak na tamte czasy i dzisiaj się nie zestarzała. Dużo przychylniejszym okiem właśnie patrzę na tego rodzaju gry i na pewno po nie sięgam. Czasami się zawodzę. Czy było tak tym razem? Zobaczcie sami. Zawartość jak zwykle otwiera nam instrukcja, ale o co dziś trudno, naprawdę dobrze napisana. Zawartość pudełka stanowią karty, na których znajdują się obrazki budowanych obiektów. Czy ładne, to rzecz gustu, ważne, że trwałe i czytelne. Przed grą musicie się zaopatrzyć w taki oto zestaw, aby móc notować swój dorobek punktowy. Zbuduj swoje miasto, jak sama nazwa wskazuje, chodzi o budowanie miasta, a że jest to gra karciana, wznosimy je za pomocą kart. Chyba nie o to chodziło twórcom gry, ale co tam, jak budować, to budować. Ha! Karty, które jak widzieliście, można wykorzystać na kilka sposobów, spełniają dwojaką funkcję. Stanowią środek płatniczy, jak i budowane dzieła architektury naszego miasta, które mamy na kartach. Warunki wygranej są proste. Kto zgromadzi 50 punktów na swoim koncie, wygrywa grę. Przygotowanie jak na grę karcianą proste. Tasujecie wszystkie karty poza oddzielonymi architektami i już macie dwa stosy. Potem każdy z graczy bierze 7 kart, z których odrzuca 2 i z 5 na ręku zaczynacie budować miasto. Gra podzielona jest na rundy, a te na 3 etapy, które gracze wykonują równocześnie. Pierwszym etapem jest wybranie przez graczy jednej karty z ręki, chyba że zatrudniona ekipa budowlana pozwala na więcej. Kładziecie ją lub je zakryte przed sobą. Kolejną z możliwości na tym etapie jest rezygnacja z wystawienia, czyli z budowy, i dobranie 5 kart i pozostawienie jednej na ręku. Możecie też, zamiast robić te dwie rzeczy, dobrać kartę architekta, której nie kosztuje nic, kładziecie go przed sobą, a on da Wam pewien dochód, co jeszcze zobaczycie, jak się odbywa. Na koniec trzeci etap, którego pierwszą częścią jest obliczanie przychodu. I na logikę, skoro płaciliśmy kartami jako walutą, to i teraz będziemy w niej zarabiać. Dobieracie tyle kart, ile wynosi suma liczb przy zielonych symbolach dolara. Jak sami widzicie, czasami mamy takie dziwne rzeczy, to są właśnie te kombosy punktowe. Czyli jest na przykład tutaj, za każdy symbol fontanny na kartach dostajemy jedną kartę, czyli zarabiamy sobie trochę kasy. Proste i łatwe. A na koniec końców dopisujemy punkty na przygotowanych wcześniej karteczkach. Zawsze co rundę zliczamy, ile punktów mamy i tę sumę zapisujemy. Kto zgromadzi jako pierwszy 50 punktów, wygrywa. Jeśli więcej niż jeden z graczy przekroczy 50, to i tak wygrywa ten, co ma więcej. Jeśli jest remis, to ten, co ma więcej kart na ręku i tyle. Proste, łatwe, ale miałem z tą grą masę zabawy. Co możemy powiedzieć o tym pudełeczku, które skrywa grę pod tytułem Zbuduj swoje miasto? Czy ta gra mi się to podobała i czy się na niej zawiodłem? Nie zawiodłem się na tej grze i tak ta gra mi się podobała. Jeśli ktoś na przykład będzie chciał szukać jakiejś ekstremalnie mózgorzennej rozgrywki, to w tej karciance tego nie znajdzie, ale jak ktoś już się skusi, znajdzie naprawdę fajną, prostą, łatwą w rozgrywce, dającą jednak pewną satysfakcję i pole do kombinowania grę, do której będzie na pewno kilka razy wracał. Jeśli chodzi o wykonanie tej gry, widziałem pewne osoby, z którymi testowałem tą grę, że tak patrzą, a te obrazki, te karty, takie troszkę mało zapełnione. No ale co z tego? Chodzi o budowanie miasta, mogłyby rzeczywiście być te obrazki troszeczkę bardziej takie epickie, nie wiem, jak mam pojęcia, jak mam to nazwać, ale bez przesady, chodzi o łatwą, prostą karciankę w stylu małe pudełka od G3 i jak najbardziej wydawca po raz kolejny trafił w mój gust. Może Wam to też się spodoba, spróbujcie, bo warto. Ja tej grze daję 4.
4 na 5, więc naprawdę dosyć wysoka ocena. Muszę zacząć dawać jakieś niższe. I co? I tyle. Do następnego razu. W następnym odcinku zobaczycie recenzję gry Piłkarski Menadżer, wydaną pewnie na fali Euroszał. Do fanów tej dyscypliny raczej się nie zaliczam, ale temat mało wykorzystany, a tu od razu trafia się nam ekonomia. Pogramy, zobaczymy, zapraszam.